Witam, kochani moi. Zapowiadana wizyta w Szlachthofie. Nowe ceny. Byliśmy, tak to wygląda, tak nam wszystko zapakowali. Teraz porozkładam i zaraz Wy też dokładnie zobaczycie, co tutaj porobiliśmy. I tak, kochani, to wygląda. Kupiliśmy dwa karczki. Kupiliśmy taką kiełbaskę. Pierwszy raz zobaczymy. Tak nam przypominała polskie dawne serdelki, więc chcieliśmy ją wziąć. Trzy golonki kupione są, dwa razy Leberkäse, dwa żebra takie długie, parówki, kawałek polędwicy łososiowej, kawałek salami i kiełbasę białą monachijską. Zobaczcie, jakie piękne golonki. Mięsko, kosteczka, niewiele tłuszczu przy skórze jest, widzicie. A tutaj tym paluchem, tu jest ten tłuszczyk. No fantastyczne są te golonki, bo myśmy już tam nieraz kupowali i robili wszystko z tych golonek, także są super. I przejdźmy teraz do cen. O, tarara. Za wszystko razem wydaliśmy 95,22 euro. Nie wiem dlaczego, nie chcę ładnie nagrywać. Proszę bardzo. Golonka, moi drodzy, to jest druga pozycja na rachunku. No w ludzie, co to się porobiło? To jest druga pozycja, żeby nikt mi jest. Szwajne hakse hinta, czyli tylna golonka świńska. 4,680, czyli mniej więcej po 1,5 kg wychodzi jedna golonka. 2,70 za kilogram, 12,64 za te trzy golonki. Zobaczcie, 2,70 ze Schlachthofu mam golonkę. Schlachthof to jest taka niemiecka ubojnia. Myśmy za późno pojechali i już niestety za dużo nie było, bo tam akurat jak my byliśmy, to i tira do Italii ładowali, do Włoch. No tam przyjeżdżają naprawdę, to jest wyśmienite mięso. Może te ceny nie są najniższe, ale mięso jest fantastycznej jakości i z różnych części Europy tutaj przyjeżdżają po mięsko. Oprócz tego jest cena detaliczna sprzedaż. To są oczywiście ceny detaliczne, bo jak się kupują w hurcie, to mają zupełnie inne ceny, bo tam są dwie ceny w ogóle. Pojechaliśmy za późno, dlatego łopatki nie było, szynki nie było. No nie było dzisiaj dużego wyboru. Wołowina była po 12,50 euro, no ale my od sąsiadów kupujemy po 10 euro. I to też są takie wszystko, wiecie, fajne. Pierwsza pozycja, a to są żeberka. Kilogram żeberek po 6,90 i 7,31. Zobaczcie, jakie świeżutkie widać. Nie wiem, czy zobaczycie tą świeżość. To jest wszystko świeżusieńkie. Był też szwajne bauch z tymi żeberkami. Boczek z żeberkami. O, na zupkę sobie wzięłam. Lubię na żeberkach jakieś takie zupki fajne. To mamy. Następnie dwa karczki. Karczek jeden ważył 2,744, drugi 2,682 i po 4,20 jest karczek. No jeden 11,52, drugi 11,26. I tak wygląda karczek. On jest próżniowo zapakowany, bo myśmy tak poprosili, bo go zaraz wrzucimy do zamrażarki. O, widzicie. Musi być tłuszcz, musi być trochę schabu, musi być tego karczku. Tu jest z jednej strony, drugi jest z drugiej strony. Prawdziwy, że tak powiem, dopiero co wykrojony karczek. I to mamy tyle z mięsa i wędliny. Zaraz zobaczymy albo i nie zobaczymy. Okej, okay, mamy. Następnie parówki, kilo 236, po 7,95, po chyba 7 euro też są normalnie
w sklepach, w marketach, a to są przez nich robione. 7,83 za te parówki. Widzicie. No parówka jak parówka. Ciekawa jestem smaku tylko właśnie, bo od nich przyznam szczerze, jeszcze nie kupowaliśmy parówek. Kolejna to jest Leberkäse, to co też uwielbiamy. Po 7,20 mają za kilogram Leberkäse. Okej, okay, udało mi się, mamy w miarę ostrość, czyli tak, Leberkäse jest po 7,20 i jeden kawałek mi ma kilo 331, a drugi ma kilo 209 i to jest ta taka, mówiłam Wam, słynna pieczeń bawarska. Leberkäse macie, dwa kawałki. Bardzo fajna, my lubimy. No nie każdy lubi, ale my akurat Leberkäse lubimy. Biała kiełbasa. Kupiliśmy no niecałe 60 deko. Jest po 8 euro i 4,66 za to. No to jest ta właśnie, to co Wam mówiłam, to jest ta monachijska chyba. Tak, to jest monachijska, a monachijska, bo chodzi o przyprawy, bo każda jest przyprawiana zupełnie inaczej. I to jest ta monachijska. Myśmy kupowali z marketów tą monachijską i nam smakowała. Więc zobaczymy, jak tu od nich będzie taka prawdziwsza, jak to się mówi, monachijska. Następnie salami jest po 10,50 i tu jest 660 gramów. Też, no nie chciałam całego salami, dlatego mi próżniowo opakowali. O. I ono jest takie mięciutkie, takie, no było przeróżne, były, w ogóle tak chcieliśmy kiełbasek trochę kupić, ale głównie kiełbasy to są te currywurst, no tutaj to lubią, my akurat nie lubimy currywurst i dlatego, że tak powiem, podziękowaliśmy. Inne były z serem jeszcze. No to kupiliśmy tylko takie jak te serdelki. Zobaczymy, co to jest. No i znowu straciłam ostrość. Jest następna, to jest ta polędwica łososiowa. Po 13,90 bodajże za kilogram wychodzi. Muszę dojrzeć. Tak, 13,90 i tu jest 552 gramy za 7,67. No taka prawdziwa polędwica łososiowa. I te serdelki są. Tak, bo jeszcze nam zostały serdelki po 6,50, 788 gramów, 5,12. I za to wszystko zapłaciliśmy 95,22 euro. Tak to się prezentuje. Wstąpiliśmy również po drodze do normy na zakupy. To zaraz tutaj dokręcimy. Szybciutko, to były takie drobniutkie zakupy. No mówię, golonki przepiękne. Ja uwielbiam golonki. Słuchajcie, na różne sposoby robić. Także będzie jedzenia. Karczki też uwielbiam. Zaraz zobaczymy się na zakupach z normy. I widzimy się już na zakupach z normy. Czy kupiliśmy trzy kiście bananów? Za szybko chciałam powiedzieć. Jedne są bardziej dojrzałe, drugie mniej. Zamierzam placków upichcić z banankiem, takich tych normalnie, jak to się kiedyś takie racuchy, nie racuchy robiło z jabłkiem, to ja lubię też z bananem, tylko banan musi być bardzo dojrzały. Mam nadzieję, że dotrzymał nas w domu. Cztery gruszki takie, my bardzo lubimy te gruszki. One jak są już całe takie brzydkie, to one są dopiero dobre. Jak jeszcze są takie zielone końcówki, to nie do końca są dobre, no ale już nam się udało. Poleżą pewnie z tydzień i będą, chociaż ta już widzę, że już mięciusieńka, także zobaczymy. No i co, kochani, chcieliśmy gulasz zrobić do kaszy gryczanej. Nie było tam łopatki ani szynki w tym Szlachthofie, więc kupiliśmy w normie. I teraz zobaczcie, jaka paranoja, zaraz Wam pokażę, o ile mięso jest droższe. No pojechaliśmy w złej godzinie, już na przyszłość będziemy rano wyjeżdżać do Szlachthofu.
Za dużo już po prostu ludzi kupiło, no bo mówię, tam i sklepy kupują. Mamy po 500 gramów pakowane, to jest szynki, tylko tutaj nie jest szynka taka jak w Polsce, że nie ma grama tłuszczu, tylko tu jest właśnie szynka sprzedawana z tłuszczem. Także na gulasz też może być łopatka i szynka mogą być jak najbardziej na gulasz. I zobaczmy, ile ono tutaj kosztuje. O kurczę. Coś mi dzisiaj, znaczy dzisiaj ostatnio jakieś takie problemy są. Jest. Słuchajcie. Po 3,50 za pół kilo, czyli jest po 7 euro, zobaczcie. A my karczek płaciliśmy po 4,20. Widzicie, świeżo rozbierane, świeżusieńkie mięso, jak to się mówi. Przy nas robione, tak, pakują ci próżniowo, co prosisz, to ci zapakują próżniowo, co nie, no to tak zwyczajnie dadzą, co nie chcesz. Dobra, banany były dzisiaj po 89 centów i tutaj się nie mieściły na wagę u pana, więc raz było kilo 336, drugi raz 2 kilo, czyli no siatki oczywiście do tego doliczone, czyli bananów kupiliśmy 3 40, 3,5 kilo niecałe i około 3 euro zapłacone, ponad troszkę 3 euro, po jednym centiku za siatkę doliczone. Kolejna pozycja, szwajny gulasz, to już widzieliście. Następnie mamy gruszki, są po euro 99, nawet nie wiedziałam jaka cena, ponad kilogram te 4 sztuki ważą, 2,27. Siatka do nich doliczona. Bio taka mieszanka ziaren do chlebka właśnie. Tak jak Wam mówiłam tu w poprzednim filmie, mój mąż robi sam chleby i ja to lubię z ziarnami. I chciałam sobie pokupować, myślałam, że sami będziemy mieszać, ale na przykład sezamu nie mogliśmy dokupić. Nigdzie, no i znalazłam dzisiaj w normie, że jest taka mieszanka. Ona kosztuje 1,79 za 275 gramów. I to jest niby Biomix. I chcę, żebyście, może być i do sałatek, tak tutaj w ogóle są takie sałatkowe mieszanki. Natomiast ja nie lubię do sałatek. Chciałam, żebyście sobie zobaczyli skład, natomiast nie bardzo mogę odczytać. Nie odczytam, słuchajcie. Słonecznikowe z dyni, sezam, te orzeszki pini tu są i to wszystko. I to wszystko. No właśnie. To jednak odczytałam. I ostatnia pozycja to dwa opakowania śledzi w śmietannie po 1,39. Dziecko się dorwało, to zjadło wczoraj i krzyczał, że jeszcze chce. No to już mu wzięliśmy dwa opakowania, bo on ma takie napady, że raz je tylko to, raz je tylko to. 400 gramów śledzia w śmietanie po 1,39. I one tutaj znowu podkreślę z tej firmy, z normy. Najlepsze śledzie są. To jest ten Fjord firma. Najbardziej nam smakują, bo z różnych sklepów kupowaliśmy, próbowaliśmy, ale najbardziej nam te z Fjorda smakują. Także moi kochani, tak się przedstawiają nasze dzisiejsze zakupy. Najbardziej jestem szczęśliwa z karczku, no ze szlachtkowu. A, były jeszcze dzisiaj w normie takie wory 5 kilo pomarańczy za 4,95, bo teraz ten czas taki adwentowy to właśnie sok z pomarańczy i tutaj się one nazywają, że to są specjalne takie na sok pomarańczy. One są mega soczyste, nawet jak się je obiera, to już po prostu cieknie ten sok. I właśnie tutaj oni sobie sami wyciskają, piją ten sok. I do ciasta się w ogóle miksuje całe te, gotuje się chyba pół godziny pomarańcze i potem się je miksuje i ciasta się robi takie właśnie, no, na przykład mandel i oranże, no. Dobrze, wiecie o co chodzi, kochani moi. Takie te typowo właśnie adwentowe ciasteczka. Ciasta i ciasteczka.
Także pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, do usłyszenia, pa, pa.